Podzwonku. Rozmowy z ciałem pedagogicznym. Dzień dobry i dobry wieczór. Z tej strony Kasia Pijanowska, a to jest podcast Podzwonku. W szóstym odcinku porozmawiamy o tym, jak z czasem zmienia się warsztat pracy nauczyciela, jak pracować ze swoimi rutynami, by były naszym sprzymierzeńcem. Zastanowimy się też, co zostało z edukacji zdalnej. Jak wykorzystać zmieniające się warunki, na przykład rozwój sztucznej inteligencji. W studiu jest nasz gość Maciej Wojdyna, pedagog i nauczyciel języka polskiego w liceum i technikum, absolwent szkoły dobrej edukacji, instytutu tutoringu szkolnego oraz studium psychoterapii zorientowanej na proces w Instytucie Psychologii Procesu. Witam cię serdecznie Maćku. W szóstym odcinku podcastu podzwonku. dzwonku. Dobry wieczór, Kasiu, dobry wieczór. Może dzień dobry, może nas ktoś słucha na porannym spacerze do szkoły. No tak, ja to trochę poszedłem takim czasem, w którym my się znajdujemy, ale rzeczywiście przecież czas tutaj nie będzie linearny. Czas nie będzie linearny. Teraz padnie pytanie, które zawsze pada na początku roku w styczniu. Nowy rok, nowa ja, nowy rok, stara ja, ale nie zadam ci tego pytania. Ja nie chcę tego pytania na początek. Chcę zacząć od pytania. W jakim miejscu w swoim zawodowym przedzieraniu się przez rolę nauczycielską, w swojej zawodowej drodze, Maćku, teraz jesteś? No to pierwsze, co mi przychodzi do głowy, to na pewno to, że to jest dobre miejsce. Mam takie poczucie, że w takim motywie homowiator, czyli w podróżowaniu i zewnętrznym, i wewnętrznym, jestem w takim miejscu, w którym chciałbym pobyć trochę dłużej. Jestem nauczycielem języka polskiego w szkole średniej. I jestem już na tyle długo w tej szkole średniej, że czuję, czuję taki komfort bycia. To miejsce jest dla mnie atrakcyjne na teraz, jeśli chodzi o to, co robię, ponieważ jest to miejsce, które jest, można powiedzieć, zwieńczeniem marzenia, dziecięcego marzenia, młodzieńczego. Przyznam szczerze, że jako dziecko trudno było się przyznawać do tego, że marzy się o tym, że chce się być nauczycielem języka polskiego. Uczyłem też w szkole podstawowej, ale ciągle czułem, że jeszcze w tej kwestii coś jeszcze potrzebuję zrobić. Więc miejsce spełnionego marzenia można też powiedzieć spełnionego faceta. Spełnionego nauczyciela? Tak. Okay. Choć słyszałaś, jak długi oddech wziąłem i jakąś taką pauzę. Tak. Mam poczucie, że to jest coś, co wywołało u mnie pewne myślenie. Mam nadzieję, że też Was, słuchających nas, zatrzymuje to zdanie, spełniony nauczyciel. Myślę, że w czasach kryzysu zawodowego nauczycieli, bardzo wielu kryzysów, wypaleń, trudnych sytuacji popandemicznych, był strajk i tego, co w ogóle w naszej rzeczywistości się dzieje, to jest takie mocne zdanie. Ja do niego będę wracać, ale kontynuując to pytanie, o zmieniający się czas, bo zadałam pytanie o drogę twoją maćku. W jakim miejscu swojej drogi jesteś? Więc porozmawiajmy w takim razie o twojej zmianie. Powiedziałeś, że byłaś w szkole podstawowej, teraz jesteś w szkole ponadpodstawowej, więc jaka była ta twoja droga, ta twoja zmiana w mm -hmm. zawodzie nauczyciela? No, ja nie mam takiej, bym powiedział może standardowej drogi jako nauczyciel przedmiotowy, ponieważ ja. W pewnym sensie przypadkiem podczas studiów zacząłem pracować w edukacji wczesnoszkolnej. Jako student pedagogiki musiałem wybrać drugą specjalność, bo wchodziły ustawy, nowe obostrzenia dla studentów. Mieliśmy mieć dwie specjalności. No i mówię: Dobra, nie ma za zbyt dużego wyboru między edukacją przedszkolną a wczesnoszkolną, i wybrałem tę wczesnoszkolną, i tak wpadłem, pracując w szkolnej bibliotece. Na to, że na trzecim roku studiów po prostu poproszono mnie o takie dłuższe zastępstwo, i mój początek to była edukacja najmłodszych uczniów. Taki, myślę, że z perspektywy tych powiedzmy prawie 15 lat, od kiedy to się wydarzyło, no to, to był bardzo ważny, ważny moment metodycznie, ponieważ pracując tak na wielu dyscyplinach, jak to się pracuje w edukacji zintegrowanej. Trzeba się po prostu rozwijać, tak bym powiedział, kołowo, nielinearnie właśnie. Nie można być mistrzem w jednej dyscyplinie, tylko pomimo swoich wewnętrznych przekonań, talentów. Trzeba być dobrym na pewnym poziomie z wielu rzeczy, trzeba umieć je integrować. I przyznam szczerze, że w ostatnim czasie bardzo często powracają do mnie jakieś myśli. Ja już nie mówię o piosenkach, których uczyłem. <grych> Tam są takie, które cały czas mi o jakimś deszczu, którego się nie boję, czy o jesiennym liściu, czy o kasztanach i jakichś naprawdę i pamiętajmy o jesieni, zanim zima się zamieni, to wszystko gdzieś mi zostaje w głowie. Natomiast to był taki, bym powiedział, czas bardzo kolorowy, jeśli chodzi o metodykę. Że naprawdę myślę, że mamy w Polsce bardzo wysoką kulturę pracy w edukacji wczesnoszkolnej. Rzadko o tym mówimy. Tacy ludzie renesansu, kobiety renesansu, edukacji wczesnoszkolnej, doszły w ostatnim czasie też do takiej dodatkowej kompetencji zajęcia komputerowe. No, też nauczycielki głównie, ale też nauczyciele musieli się tego nauczyć. Więc to jest mój początek. Później zacząłem uczyć języka polskiego w szkole podstawowej i początkowo uczyłem bardzo bezpiecznie. Blisko podręcznika w głowie gdzieś tak sobie myślałem, a skoro już ktoś. Wymyślił to wszystko, no to tutaj po co się ścierać z jakimiś tam wyższymi ideami, i takim przełomem w moim uczeniu i myśleniu o edukacji było spotkanie z Centrum Edukacji Obywatelskiej i ocenianie kształtujące. Te metody chyba wyleczyły mnie z kompleksów, to pierwsze. Drugie dawały mi informacje o mnie samym, ale nauczyły mnie. Takiego jeszcze bezpiecznego dialogowania w relacji uczeń-nauczyciel, czyli pozyskiwania tych informacji, to jest dobre, rób tak dalej. Tak? I rzeczywiście moje lekcje, mam takie wrażenie, i ta, tak jak w tej retrospektywie wracam do, do tego czasu, to takie powietrze się pojawiło. Naprawdę te lekcje zaczynały mieć takie flow, że, że tam naprawdę zaczął proces grupowy odgrywać rolę. I tego się chwyciłem. I kolejnym takim etapem, bym powiedział, milowym kamieniem w, w mojej kwestii pracy to była już szkoła średnia i takie zderzenie się z wiedzą i materiałem, który był bardzo rozległy i którego trzeba było się nauczyć, uczyć na nowo. Już tych metod aktywnych nie mogło być tak dużo i trzeba było trochę sprytniej do tego materiału podchodzić. Początkowo uczniowie dawali mi informację zwrotną, że chcą wychodzić z konkretnymi rzeczami z tej lekcji. To było dla mnie trudne i musiałem się nauczyć odpowiadać na te potrzeby. Ja słyszę od ciebie, że byłeś w trzech miejscach. Byłeś w edukacji wczesnoszkolnej, myślę, że bardzo docenianej, przez, szczególnie przez rodziców. Sama mhm. jestem mamą ucznia drugiej klasy. Bardzo doceniam tą pracę, którą wykonuje nauczycielka. Szkoła podstawowa, a teraz ponadpodstawowa. Słyszę, że odnalazłeś warsztat. I coś, co zmienia twój warsztat. I właśnie o tym zmieniającym się warsztacie już zaczęłoś to mówić, że ocenianie kształtujące, dla wszystkich, którzy nie znają tego pojęcia, odsyłamy oczywiście do serwisu Pomagaj się uczyć, Centrum Edukacji Obywatelskiej. Co jeszcze w takim razie z tego warsztatu, który mówisz, że się ciągle zmienia? Tak, to, to myślę, że właśnie zachęcam do myślenia w ogóle o uczeniu. To jest może taki, taki truizm, ale o tym, żeby poszukiwać w sobie własnej filozofii uczenia. W moim przypadku okazało się, że bardzo dużą rolę odgrywa relacja. Ja jestem wrażliwy, mam taką wrażliwość, że potrzebuję dobrze się czuć tam, gdzie jestem. Relacje są dla mnie po prostu ważne, jest to tak uwarunkowane moją konstrukcją. I przez te relacje też uczę bardzo dużo. Jest to bardzo ważny aspekt moich zajęć. Relacje, czyli uczniowie. Mhm. Jak to jest z tymi uczniami? Bo mówisz, że ty przechodzisz drogę. Przeszedłeś mhm. drogę, czujesz, że to jest jeszcze nie koniec twojej drogi, bo 15 lat w szkole to jeszcze całkiem krótko. Zmieniasz się ty, ale zmieniają się również twoi uczniowie i uczennice. I to nie tylko w kontekście, że przeszedłeś pomiędzy edukacją wczesnoszkolną do szkoły ponadpodstawowej. Teraz powiem tak jak z tramwaju. Kiedyś to młodzież była inna. Więc. Zmieniające się dzieci. Tak. To prawda. Znaczy, mogę powiedzieć o tym, że do szkoły średniej trafiają uczniowie przede wszystkim po szkole podstawowej, a nie po gimnazjum. I to jest taka pierwsza zmiana, która dla dorosłych pracujących w tej szkole no, jest taką zmianą do zaakceptowania, że uczeń jest o rok młodszy, w związku z tym też przynosi inne doświadczenia. Nie ma doświadczenia gimnazjum, więc nie ma tego. Aspektu zmiany. Jeszcze, jeszcze jest to e, przed nim, więc są te pierwsze takie inicjacyjne zachowania. Ja bym powiedział, że takie dwie największe tendencje to uczeń, który trochę się chowa i nie chce być widoczny, a druga tendencja to uczeń, no, który chce zaistnieć i wtedy trzeba zrobić tak zwaną akcję, żeby jakoś w tym tłumie bardzo takich szkół licznych obecnie, przynajmniej w Warszawie, jakoś zaistnieć. To tak jeśli chodzi o uczniów, którzy przychodzą. Później mamy taki etap drugiej, trzeciej klasy szkoły średniej, gdzie tak naprawdę wchodząc do klasy czujemy, czy my jesteśmy z tymi grupami na taką sztamę, że mamy sztamę i jest nam ze sobą dobrze, czy jesteśmy w oporze. I tutaj to znowu pewnie trochę generalizuję, ale takie, mówię o takich największych tendencjach, w, jeśli chodzi o uczniów. No i później mamy. Osoby, które chciałyby szkołę ukończyć, pewnie w zależności od tego, w jakiej szkole średniej się znajdujemy, wtedy też z różnym zaangażowaniem pracujemy wokół tych egzaminów, no, które teraz w mojej ocenie są mocno niedoskonałe i są trudne, bo tak naprawdę sam rytuał przygotowywania naszych uczniów do, do egzaminu dojrzałości, do bycia osobą dojrzałą, jest pięknym rytuałem, i dla mnie, jako nauczyciela, no, jest to ważne, żeby. Do tego rytuału podejść z jakimś szacunkiem, ja trochę tak, znaczy trochę, no ja tak czuję, że przygotowuję do, do tego egzaminu dojrzałości. Jakbyśmy głębiej poszukali znaczeń tych słów, to chodzi też o to, żeby nasi uczniowie sami poczuli, że są gotowi do dorosłości, bo w międzyczasie w szkole średniej, no, zastaje ich dorosłość, taka metrykalna, że przekraczają próg 18 lat. I też bym chciał dużo więcej światła i takiej uważności w, tak, przedstawić w ten moment, że to jest takie bardzo ważne. My trochę ze względów systemowych pomijamy ten aspekt, bo on dla niektórych może wydawać się niewygodnym, że nagle mamy osobę pełnoletnią, z pełnymi prawami. Dla mnie jest to bardzo przyjemne, bardzo lubię dyskutować z uczniami, czy ich życie się jakoś zmienia. Po tym osiemnastym roku życia lubię też yy, wnosić świadomość w ich yy, prawa, też takiej wolności, tego, co, co teraz może się zadziać w ich życiu. A jak się ma twój warsztat pracy, o którym mówisz, że jest taki wolnościowy i relacyjny, do tego jednak przymusu podejścia do egzaminu, maturalnego egzaminu? Czyli jak pogodzić twój warsztat pracy mhm. z takim. Z presją zdania egzaminu, nie wiem czy to jest, nie, to jest dobre słowo, z presją zdania matury, ten wynik, wynik, wynik. Poza mm. tym uczniem stoi często również jakiś rodzic, który dba, stara się, ale często oczekuje mm. efektu. Jak Kasia zaczęłaś zadać mi to pytanie, to trochę się spłoniłem, czerwone policzki mi się zrobiły, wzrok spuściłem w prawą Nie stronę. widać, nie widać. Na, na pewno nie słychać tego. Hmm. No, ja jestem wymagający. Mimo tego, że mówię o, o, o wolności, mówię o prawach, to bardzo serio po, podchodzę do umowy społecznej. Po prostu, jako nauczyciel języka polskiego w Państwowej Szkole Średniej, zobowiązuję się do przygotowania uczniów do egzaminu. I takimi słowami, jak teraz to powiedziałem, mówię o tym uczniom i pytam się też ich, na co się umawiamy. Trochę pracuję wokół tej umowy z nimi. Jako też umowy wokół celów, że jakie oni mają cele, co chcą osiągnąć, urealniamy to, no i pracujemy. Ja też jestem taki, no znaczy, nie wiem, czy to jest rodzaj bezwzględności, ale jestem konsekwentny w udzielaniu informacji zwrotnej, co jest na poziomie egzaminacyjnym, a co nie. Także taka. Jakiś taki y, oksymoron mi powstaje, typu konsekwentna czułość, albo. <laughs> znaczy, chciałbym być i taki, i taki, tego się nie da. Znaczy, są takie kawałki, gdzie y, trochę się czuję jak taki checkpoint, nie? że sprawdź, mogę ci powiedzieć, jak jest, ale no, powiem ci prawdę. Jestem tak, jakby czuję, że jestem zakontraktowany w tej kwestii i nie, nie, nie przekraczam tego. Jakoś czuję, że to jest weto się nauczyciela przedmiotu egzaminacyjnego. Nie, nie schodzę z tego. Ja y, słyszę, że to też jest o poczuciu bezpieczeństwa dla obu stron, że to nie jest tylko dla ucznia, żeby on zdał tą maturę, ale to też jest dla ciebie, że ty czujesz się bezpiecznie w tych zasadach, w tej ramie, którą wspólnie tworzycie? Tak, znaczy ja potrzebuję umowy, takiej ustnej umowy, że na to się umówiliśmy i jawności zasad, y, na jakich warunkach będziemy tę umowę realizować podczas naszych zajęć. Jakoś mi się to tak naturalnie łączy z tym, co powiedziałeś wcześniej, że to jest to przejście do dorosłości. Dorośli ludzie, dorośli odpowiedzialni zawierają ze sobą umowę ustną, która jest tak <noise> samo wiążąca. I to bardzo takie podmiotowe. Często brakuje tego w szkole, że uczeń jednak jest tym, który do szkoły przychodzi po wiedzę, a potem z niej po prostu wychodzi. No, ja tak bardzo gorąco zachęcam do ufania uczniom. Znaczy, ja mam. Bardzo dużo w ostatnim czasie takich doświadczeń, w których uczniowie wiedzą i widzą więcej niż ja. Nie chcę tu mówić, my dorośli, bo nie, nie wiem, co tam każdy z nas widzi, ale jest coś takiego, że naprawdę mamy różnicę doświadczeń, jesteśmy też innymi pokoleniami i naprawdę uważam, że możemy ufać sobie i tworzyć taką przestrzeń słuchania. O, zachęcam nas do, do przestrzeni słuchania, żeby się. Dowiadywać jak najwięcej od młodych ludzi. To ja mam kolejne pytanie, bo powiedziałeś o swojej zmianie, o swojej drodze. Mamy zmieniające się pokolenia kolejnych roczników, które do szkoły średniej trafiają. To teraz mamy jeszcze świat, który się wokół nas zmieniał, i tutaj jest dla mnie szczególnie ważna technologia, bo technologia wkroczyła do szkół w kieszeniach naszych uczniów i uczennic, czy tego chcemy, czy nie. Mm -hmm. Jaki to ma wpływ na Ciebie, na Twój warsztat pracy? Czy w ogóle ma to wpływ na Ciebie? Jesteś przecież polonistą, mogę powiedzieć, nietechnicznym nauczycielem. Nie w ogóle nie chcę tego mówić, e, ale to jest, to jest też o takich etykietkach i ładkach. Mm. Tutaj w tym naszym mikroprzestrzeni podcastowej podzwonku pozwalamy sobie na etykietkę po to, żeby ją zaraz bardzo szybciutko odkleić i powiedzieć, że to wcale nie jest tak, bo to bardzo zależy. Mm -hmm. No, mnie by było dobrze, jakbym mógł być taki nietechnologiczny. To byłoby bardzo komfortowe, ale był, miałbym wtedy tę cechę nieprzystającą do tego, jakie są potrzeby moich uczniów potrzeby tak zwanego rynku współczesnej szkoły. Ja mam coś takiego, że nie mam naturalnego pociągu do technologii. Ja mam wszystko analogowe, co się da. <grych> I dobrze mi z tymi to są moje naturalne takie preferencje osobiste. Natomiast zawodowo to jest zawód, w którym naprawdę trzeba się rozwijać. I to trzeba się. No, możemy porozmawiać o tym, jaki, jaki, jakie są drogi rozwoju, ale trzeba się znaczeniu takim, że świat, tak jak powiedziałaś Kasiu, jest bardzo dynamiczny, a szkoła, szczególnie po edukacji zdalnej, bardzo się zdynamizowała, tak jakby ktoś przestawił takt w tym utworze i zamiast na dwie czwarte akcent mamy na cztery czwarte, tak po prostu nam zasuwa ten czas i te zadania, i mm, technologia nam bardzo przyspieszyła to wszystko. Także ja trochę ćwiczę jak mięśnie. Także nie mam naturalnego pociągu do tych narzędzi, ale biorę sobie takimi mniejszymi partiami kwestie technologii, czy chociażby najpopularniejszych aplikacji, które służą uatrakcyjnieniu zajęć, czy chociażby dokumenty współdzielone, które można włączyć, komunikacja za pomocą też aplikacji. To wszystko jest czymś, co ja staram się zgłębiać. Natomiast to było trudne zdarzenie, to była naprawdę taka partyzantka, że w czasie zdalnej edukacji my to wszystko robiliśmy na kolanie, pomiędzy zajęciami, które prowadziliśmy też początkowo tak, jakby się dało, że tak powiem. Nie było nawet jakichś systemów, nie było postawionych aplikacji, także uczyliśmy się w trochę takich trudnych warunkach, i myślę, że upłynął taki czas, że my się dopiero rozmrażamy z tego doświadczenia. Mam takie poczucie, że jeśli chodzi o Technologie, to teraz jest trochę taki czas, że pracując już w jakiś czas stacjonarnie, zaczynamy mieć wybór. A już, nie, już to do, doświadczenie takiego głębokiego bycia w tym wszystkim trochę w nas mija. To takie moje osobiste odczucie, ale też obserwacje z pracy z innymi nauczycielami. Bardzo chcę zapytać ciebie jako polonistę o czat GPT. Mhm. O doświadczenie. Czy, to, czy masz doświadczenie, boisz się tego, co robią za pomocą sztucznej inteligencji twoi uczniowie? No, polonista jednak kojarzy się w ogóle język polski z pisaniem wypracowań. A to mhm. można jednym promptem załatwić sprawę. Mhm. No tu jestem analogowy, bo mnie w uczeniu języka polskiego bardzo interesuje akt twórczy. Znaczy, ja pracuję bardzo z, z taką historią na temat uczenia się i na temat tego. Jak można pisać, i że pisanie, no tak w takim idealnym dla mnie modelu edukacyjnym, ma być o mnie, i że ono ma być jakimś przedłużeniem cząstek mnie, i no, że jest pewien rodzaj rzeczy, które z nas nie wyjdą inaczej niż poprzez ruch ręki. I to jest takie moje romantyczne widzenie. Oczywiście wszyscy ci, którzy znają wymagania obecnej matury, wiedzą, że to nie ma nic wspólnego z tym, o czym ja mówię. Czad. O, mam opór przed, przed myśleniem. O, o, myślę, że to jest przede mną. Nie chciałbym, żeby moi uczniowie pisali poprzez czat, dlatego piszą na lekcjach w, w mojej obecności. Mam doświadczenie moich koleżanek i kolegów z pracy, którzy potrafią iść ramię w ramię z tym nowym. Ja jeszcze nie. To mi się łączy z tym, co powiedziałeś wcześniej. Znowu mi się łączy. Ja czuję, że mi się dużo dzisiaj będzie łączyć że o tej drodze rozwojowej, że każdy powinien, dobrze by było gdyby rozwijał się tak jak chce. To znowu jest o tym warsztacie, czyli zmieniającym się i o rozwoju, ale do rozwoju nauczycielskiego przejdziemy za chwilę, chociaż nie wiem czy od razu nie zadam tego pytania. Z Olą, która jest producentką naszego podcastu, rozłożyłyśmy na czynniki pierwsze wyrażenie doskonalenie zawodowe nauczycieli. I złapałyśmy się słowa doskonalenie. Bo to jest przecież oddoskonałe. Mhm. I to nie znam innego zawodu, może to jest też moje ograniczenie, że nie znam, gdzie ludzie się doskonalą w sztuce, którą teoretycznie opanowali. I skąd jest to doskonalenie w nauczycielach i czy to jest w ogóle z poziomu mitu, czy może właśnie takiej niekończącej się potrzeby, powiedziałeś o tym uczeniu się cały czas, rozmawiamy o zmianie, o drodze, o zmianie w tobie, zmianie w uczniach. To może spróbujmy się zahaczyć na to słowo doskonalenie. Może ono dla ciebie w ogóle aż tak bardzo się nie świeci na czerwono, jak dla mnie. Hmm. No właśnie, bo, bo kim jest polski nauczyciel, no kimś chyba niedoskonałym w takim razie, idąc tym tokiem myślenia, oczywiście ja tak nie uważam. Natomiast no jest w kulturze polskiej szkoły i to jest bardzo systemowo ograne, że nauczyciele mają się rozwijać, kropka. Myślę, że nie ma w wielu przypadkach takiej refleksji w jakim kierunku, oczywiście my... Mamy dużo doświadczeń dobrych i takich uczących i otwierających z nauczycielami, którzy chcą się uczyć, ale myślę, że to jest inny też kierunek. Ja mogę powiedzieć o swojej perspektywie, że ja doskonale się, bo mam taką potrzebę i czuję to. Jako polonista, myślę, że jestem niezły, tak czuję. Tak jest OK, ale mam tę przyjemność, że jest jeszcze coś przede mną w tym zawodzie. Myślę, że jak. Będę miał takie poczucie na tyle, ile siebie znam, że już jest naprawdę dobrze, to pewnie zacznę się żegnać z zawodem i szukać czegoś innego. Natomiast ja mam potrzebę gorącą rozwoju teraz. Na pewno tak jest w moim przypadku. Rozwijam się w dwóch kawałkach. To wiem o sobie. Myślę, że w ogóle też tutaj zachęcam wszystkich do szukania tego, co jest dla nas uczące, co, co preferujemy, jeśli chodzi o to w jaki sposób się rozwijamy i uczymy? Szukam synonimów do doskonalimy. Ja uczę się poprzez relacje albo poprzez uczenie innych. Szczególnie wysoką motywację mam w momencie, kiedy uczę innych, dlatego szkolę jako trener i dlatego też tworzę kursy jako twórca, jako osoba, która pisze scenariusze, tworzę różne materiały dla nauczycieli. Jeżeli mnie coś interesuje, to staram się Znajdywać ludzi, którzy będą chcieli ze mną coś zrobić w tym kawałku, i to jest dla mnie rozwijające, bardzo atrakcyjne. Rozumiem, że nie każdy ma tak jak ja. I naprawdę znam wielu ludzi, którzy lubią w swoim zaciszu domowym poczytać sobie na jakiś temat. I myślę, że to jest chyba ważne, żeby szukać takich dróg rozwoju dla nauczycieli, które będą dla nas po prostu atrakcyjne, otwierające, skłaniające do. Refleksji, da, dające przyjemność, żeby w tym było trochę tak jak ja poszukuję jakiejś głębi i takiego flow na swoich zajęciach, ale też wewnętrznie w mojej relacji takiej z tym we mnie, który chce się uczyć, też żeby, żeby to, to, to miało jakiś aspekt przyjemności. Chociaż przyznam, że lubię teraz zagadnienia związane z maturą, ale pierwsze szkolenia bardzo wielogodzinne i, i specjalistyczne były wycieńczające wręcz, więc zainwestowałem wtedy. Na początku było mi źle, ciężko, a później czerpałem z tego przyjemność. Jest mi najtrudniej uczyć się i rozwijać, a doskonalić w momencie, w którym muszę to robić. Chyba tak po ludzku trochę to jest, nie? że jeżeli musimy, no to jest ciężko i Często takie zorganizowane szkolenia, bo mamy trend gdzieś i wszyscy teraz się przeszkolą z tego. Z GPT i teraz się wszyscy nauczyciele przeszkolą no, na przykład? No chociażby, no to tak, to trochę jest we mnie właśnie coś takiego, że ja potrzebuję swojego czasu i momentu, kiedy z tym czatem się zapoznam. A czy to trochę nie jest właśnie tak w tym zawodzie nauczycielskim, że to doskonalenie w ogóle się z tego nie prześmiewam, raczej mhm. biorę pod lupę to trudne słowo, jakim jest doskonalenie. Jest właśnie w jakiejś relacji przymusowej, że nauczyciele muszą się dokształcać, bo mają to wpisane w zawód i ile w tym jest dobrowolności, własnych chęci, tak jak powiedziałaś, pójścia za swoim momentum, czyli ja jestem w momencie, kiedy chcę na przykład prowadzić szkolenia dla innych nauczycieli. Może nie wiem, osoby, które nas słuchają, bardzo będę ciekawa informacji zwrotnej, na ile to jest właśnie. Wpisane w zawód, pozytywnie wpisane? Mhm. A na ile to jest właśnie z tego przymusu, bo, bo dyrektor, dyrektorka mnie wysyła? Mhm. Albo zaprasza trenera i jest szkolenie dla całej rady pedagogicznej. Mhm. Znaczy odwołuje się do rozwiązań systemowych? Że, że tak jest, no, że jest to wpisane po prostu, że placówka ma, dyrektor ma obowiązek rozwijać radę, doskonalić i są na to przeznaczone fundusze w budżecie, które trzeba po prostu wykorzystać. To jest jedna rzecz. Myślę, że druga trochę flirtuje ze mną taka myśl o zaufaniu społecznym też, że osoba, która jest wykształcona i skończyła studia kwalifikacyjne, dające uprawnienia do wykonywania zawodu, jest gotowa. Tak jakby społecznie powinno być tak, że na tyle ufamy kształceniu akademickiemu, że wypuszczamy absolwentów, którzy są gotowi. Znaczy, ja wewnętrznie czuję tę gotowość i trochę rozwijam się, tak, wpuszczam sobie oko, trochę z kaprysu się rozwijam, czasem z potrzeby, chociażby takiego ścigania się z tymi czasami, bo, bo tu czuję rzeczywiście to, że jak ja za. Uszy siebie nie wyciągnę w kwestiach technologii, no to, to, to siądę w, w tym kawałku. Więc ja potrzebuję szkoleń, żeby dogonić czas troszeczkę, w którym pracuję. Natomiast no, chciałbym, żeby, jeżeli mamy już te fundusze i mamy te możliwości szkolenia się, to też zachęcam do może partycypacji, żeby grono mogło decydować o obszarach, może też decydować na przykład w pewnym sensie o tej. Obecności albo braku obecności, tak, żeby wpuścić powietrze jakiegoś współdecydowania za ten obszar doskonalenia. Ja czuję, że też fajne byłoby jakieś takie zapoznanie z tematem dla grona mhm. w formie szkolenia i potem rzeczywiście pogłębiają te osoby, które chcą że to jednak jest ta duża dobrowolność w tym zakresie, nadal w oparciu o tą potrzebę doskonalenia wpisaną w zawód. I też słyszę, że u ciebie ten element dobrowolności jest tutaj istotny. Mm -hmm, tak, no dla mnie jest to zasada dobrowolności jest ogólnie istotna. Aczkolwiek no jestem realistą i wiem, że nie zawsze się da. No, mamy też bardzo różne grona, mamy różną kulturę pracy, placówek. Czasem pewne rzeczy trzeba... Mamy szkoły, które są teraz bardzo liczne, także grona pedagogiczne często mają powyżej 100 osób. Zgrać potrzeby 100 osób, no bądźmy realistami, to też są ogromne wyzwania dla osób zarządzających dzisiejszymi szkołami. Myślę, że też jest tutaj jakaś kwestia trendów. Rozmawiamy o technologii i o GPT, czyli jakiś trend. I pewnym trendem jest również teraz temat prac domowych, czyli taki gorący społecznie temat, który zawsze był gorący, a teraz jeszcze jest podkręcany przez możliwą jakąś zmianę w tym zakresie. Więc też obserwuję ja osobiście pewne trendy, które się pojawiają. I myślę, że warto tym trendom się przyglądać i choćby zapraszać rady do dyskusji wokół tych trendów, a niekoniecznie ślepo za nimi podążać. Może, może tak w sensie takim bardzo przymusowym. Tu jesteśmy przy rozwoju. To teraz to uniwersum ma przynajmniej dwa końce. To znaczy, ja widzę jeszcze ten koniec rutyny. Sama nie pracując w szkole, mam mnóstwo swoich rutyn w pracy. Jak to jest z rutynami nauczycielskimi, z Twoimi rutynami, Maćku? No, jak, jak z fundamentem domu. <grym> to znaczy, ja nie widzę zawodu nauczyciela bez rutyn. Bo jest to zawód i to tak naprawdę. Każdy, kto jest nauczycielem, albo ma żonę nauczycielka, albo męża nauczyciela, może zauważać, jak dużo wcześniej ta praca się zaczyna. To, to już nie chodzi nawet o drukowanie na swojej drukarce kart pracy czy sprawdzianów, bo to też ma miejsce, ale o to na przykład kumulowanie energii, że to już się zdarza dużo wcześniej, albo że tak podświadomie trzeba się naprawdę wcześniej położyć, bo to. Trzeba będzie na drugi dzień jakoś inaczej pracać, i ja to obserwuję. Mam wielu, wielu znajomych nauczycieli i nauczycielek. I to jest taki zawód, który, jeżeli się nie ma osadzonych swoich rutyn, to zmiata po prostu z powierzchni ziemi. Jakby to często nie, nie myślimy o tym, to nie jest tak, że się idzie do sali i się siedzi za tym biurkiem i mówi się. To nie są pożółkłe karteczki. <śmiech> nie. <śmiech> nie są. <laughs> Osławione. Tutaj mamy, no mamy żywioł. To jest żywioł i w zasadzie nie bardzo nigdy wiemy, w co nam się ten energetyczny żywioł ułoży danego dnia, bo o 7.10, tak jak ja zaczynam, to będzie żywioł, który wynurza się delikatnie z wody i dopiero tam. O 7.10? Tak, jesteśmy w takim momencie lekkiego snu, wtedy dobrze, to dobrze wchodzi poezja, bo uczniowie są rozśnieni i dużo łatwiej dostać się do tych wrażliwych ich części, osobowości. Natomiast jak idziemy w godzinę 10, jedenastą, dwunastą, trzynastą, no to mamy bohaterów na szczytach i wtedy żywioł chce czegoś innego. Lud domaga się zabawy, energii, rozmów, dynamizuje się ta przestrzeń. No ale pracujemy do 18.50. W związku z tym koło godziny 16, 17, 18, zaczynamy być zmęczeni na dworze od dwóch, trzech godzin. Jest już ciemno. Czterech chyba. No, to w zależności o której godzinie zamykamy nasz edukacyjny kram. No i wtedy, jeżeli ty nie masz rutyn, jeżeli nie masz swoich sprawdzonych pięciu takich rzeczy, które naprawdę wychodzą, to ciebie nie ma o tej siódmej, o tej trzynastej, o tej osiemnastej. Po prostu musi być fundament zawodowy, i znowu każdy, w moim odczuciu, powinien sam go poszukiwać. Nie jestem zwolennikiem tego, żeby właśnie zrobić teraz szkolenie i my w podcaście z Kasią powiemy, że pięć rutyn to i teraz to wymienimy, tak, do, do pięciu. Wszyscy sobie zapiszą i od jutra wszyscy są bezpieczni, bo mają pięć rutyn w kieszeni. No nie, no to każdy gdzieś poszukuje tych rzeczy, które są, dają mnie jako nauczycielowi poczucie bezpieczeństwa. W tych rutynach jestem pewny siebie, pewna siebie i one są dość uniwersalne, takie przystawalne do różnych grup, no oczywiście można je modyfikować, no to każdy ma też już duże wyczucie jako nauczyciel na pewno, jeśli chodzi o te grupy. Teraz nie wolno notować. Nie wolno, proszę schować karteczki i długopisy do, do kieszeni i do szuflady. Jakie są Twoje w takim razie rutyny? Nie musi być pięć, ale to, co ci przychodzi, mhm. jest kryzys. Jest ta siódma dziesięć. Ja sobie nie jestem w stanie tego wyobrazić, ale jest ta siódma dziesięć. Proszę, w poniedziałek. Czwartek. Ja myślę, że jest czwartek, więc to jest ten kryzys, bo to mhm. już jest prawie weekend. Siódma dziesięć. No to siódma trzydzieści, klasa 32 mężczyzn, technicy. Dobrze zacząć od pytania, i ja. Jedną z moich rutyn jest to, jak się macie, jak się dziś macie. I początkowo nie zrażać się jak 20 razy nikt nie odpowie. Uczniowie w informacjach zwrotnych bardzo często mówili, że to był jedyny raz na przykład w ciągu dnia, kiedy ktoś o to zapytał i czekał albo patrzył po twarzach, albo dawał nawet taką niewerbalną przestrzeń do tego, żeby odpowiedzieć. Więc jedną z rutyn jest, jak się macie, czyli trochę oswajanie. Też przestrzeni patrzenie, co się wydarza w tej grupie, z kim i w jakiej formie ja będę dzisiaj pracował. Moją rutyną jest pytanie o refleksję po zadaniach. Jest to dla mnie ważne i w ostatnim czasie, w ostatnim roku zwiększyłem czas. To znaczy, uważam, że na refleksję powinno się poświęcać tak procentowo, pewnie około 20-30% zajęć, żeby naprawdę nie iść bardzo mocno wied wiedzowo i z treścią, tylko dać czas. Na takie pytania i takie moje najczęstsze pytania: co było uczące? Czy to Was uczyło? Co było otwierające? Albo co nie było uczące, co nie było dobrym pomysłem? I znowu, nie oczekiwać od razu, że to się wszystko sprawdza. Myślę, że jestem dość rutynowy w znaczeniu wprowadzania wypowiedzi pisemnych. Tutaj mam pewne stałe elementy, o które zawieszam, bym powiedział, robię to. Przez wiele godzin i przeplatam to z inną pracą, ale jest to dosyć rutynowe, więc na przykład jeżeli uczniowie mają jakieś trudności albo ta lekcja jakoś bardzo nie idzie, to trochę zawracam zawsze do tego pisania, bo to jest obszar, po którym ja się lekko poruszam. W związku z tym potrafię też stworzyć takie zęcia, które nie generują dużego oporu. Tyle może być, Kasiu, czy jeszcze coś? Ja słucham cię cały czas bardzo wnikliwie. Mam poczucie, że, że trochę odwróciliśmy też kolejność rozmowy, bo kończymy rutynami naszą rozmowę. I rutyny, które nie są pożółkłymi karteczkami, tylko rutyny, które są kotwicą. Nie wiem, drogowskazem, tak słyszę? Czymś, co właśnie, powiedziałeś, ratuje cię przy tym żywiole, jakim jest praca nauczyciela i tym wyzwaniom, które towarzyszą codziennie w pracy. Ja jestem bardzo ciekawa, jako osoby, które nas słuchają, jak wyglądają Twoje rutyny, Twoje rutyny słuchaczu, słuchaczko, I, i będę wdzięczna za każdą informację zwrotną, jak to wygląda, bo często nauczyciele, z którymi ja pracuję, są chętni. Do gotowców, my to tak nazywamy, czyli pewnych gotowych rozwiązań, scenariuszy, aktywności. I tak jak słucham Ciebie, to właśnie może to jest o tej potrzebie poczucia bezpieczeństwa, o tej właśnie kotwicy, czy takim momencie, nie jestem jeszcze gotowa na wielką zmianę? Potrzebuję czegoś gotowego, żeby budować tą swoją gotowość. Więc może. Jeszcze na sam koniec porozmawiajmy o tej gotowości, bo już trochę o tym było, ale może jeszcze powinniśmy to jakoś spuentować, czyli o tej gotowości do rozwoju zawodowego, do zmiany w warsztacie swoim pracy. Jak to jest? Bo mówiłeś o tym szukaniu tego, co nam służy, co jest dla nas w danym momencie dobre. Może jak to rozpoznać? Czy ty w ogóle wiesz, możesz podpowiedzieć, jak to rozpoznać? Ja w ogóle myślę, że nie jestem reprezentatywny z dwóch przyczyn. Tak czuję. Po pierwsze, ja pierwsze 9 lat spędziłem w niepublicznych warszawskich szkołach. Realizowałem autorskie programy osób, które no, są znane też w Polsce jako osoby, które no, odniosły sukces edukacyjny. Realizowałem też międzynarodowe programy, w tym program IB, który też w jakiś sposób przystaje czy nie przystaje do polskiego systemu, ale można wiele się nauczyć. O kulturze uczenia i można się przede wszystkim w takich miejscach nauczyć tego, że mamy różnie znowu truizm, ale my, nauczyciele, też mamy różnie. Natomiast zderzamy się też z pewną kulturą, znowu, tego, że przychodzimy do pracy, jesteśmy w jakiś sposób uczeni i też no, podpatrujemy jakiś styl pracy. Wchodzimy w jakąś kulturę, jesteśmy wroną, która chce krakać jak inne wrony. No, chcemy po prostu być przynależni. Wiadomo, chcemy się czuć po prostu też bezpiecznie i dobrze. Chcemy, żeby nas przyjęto, więc robimy też to, co inni. Ja pracowałem w wywrotowych miejscach po prostu i żyłem ogromną tęsknotą za publiczną, e, państwową System, szkołą, systemową tak, szkołą, systemową szkołą, bo nie doświadczałem tego przez pierwszą dekadę swojej pracy. I potem, jak poszedłem do szkoły państwowej, no to odwróciłem tabele tak naprawdę, bo dostałem, zaspokoiłem tę tęsknotę. Miałem i mam teraz tę przyjemność pracy z tym uczniem, z którym ja chcę pracować, i też nieść trochę taki etos w publicznej szkole, bo ja to czuję, że to jest o mojej drodze. I ja, się, ja się bardzo czuję w tym miejscu dobrze, i to jest to, do czego też z pewnych rzeczy musiałem zrezygnować, na rzecz tego, żeby być w takim miejscu spełnionym. Ale mam zasób pracy zupełnie innej. Bardzo dużo mam za sobą pracy projektowej. Mam też takie doświadczenie wielogodzinnych dyskusji na temat edukacji, patrzenia na międzynarodowe rozwiązania. W związku z tym moje rutyny są no, rutynami osoby, która doświadczała rozwoju zawodowego bycia w procesie. I to nie takim procesie, że a wszyscy jesteśmy w procesie. Tylko. Rzeczywiście, ja byłem w pracy, w placówkach, które miały kulturę patrzenia na proces, na to, w jakim momencie są też poszczególni pracownicy. W związku z tym wnoszę też światło teraz do szkół publicznych. I tak już się nauczyłem pracować, i to jakoś jest też przystające. Myślę, że taki element nieprzystający też jest elementem później, właśnie przystającym, i można być liderem zmiany też w jakimś miejscu. Pytanie brzmiało o to. Jak rozpoznać sobie tak? O tą gotowość do zmiany, zmiany warsztatu czy w ogóle do kształcenia. Myślę, Kasiu, że to jest bardzo ważne pytanie i ja powiem tak. Jak tego nie czułem, to się nie rozwijałem. Jak czułem, że mam kryzys, bo mam za sobą taki moment zwątpienia duży, przez rok nie pracowałem jako nauczyciel, po prostu odszedłem z zawodu. Kiedy mi było ciężko, zabezpieczałem podstawowe potrzeby i mam za sobą też takie lata, kiedy po prostu uczyłem. I starałem się być uczciwy w tym uczeniu. Ale są lata, tak jak teraz, przyszły lata płodne, takie energetycznie, że no w jakimś jestem absolutnie na fali, w takim energetycznym szaleństwie, że mam ogromny pociąg do rozwoju, po prostu to robię. I myślę sobie, że jeżeli mamy taką kondycję, a mamy wielu zmęczonych nauczycieli, to myślę sobie, że chyba najważniejsze jest w tym momencie wtedy zadbanie o siebie, o to, żeby. Móc wykonywać te zadania tak, żeby kończyć dzień ze spokojem, z takim poczuciem uczciwości względem samego siebie, samej siebie. Natomiast jeżeli zostaje nam troszeczkę energii i czujemy w jakiś taki niespokojny wir, taki kojarzący się raczej z jakąś przygodą, nadzieją, to szukać i, i wtedy szukać czegoś, co jest dla nas dobre albo. Wynika z potrzeby. Ja teraz pracowałem z nauczycielami w programie Wychowanie to Podstawa, i wielu nauczycieli po prostu miało taką potrzebę. Mówili podobnym głosem co ja, że zmieniło się pokolenie. Mamy osoby, z którymi się nie rozumiemy i chcemy na tym kursie rozmawiać o tym, jak spotkać się z nowym pokoleniem. W związku z tym, jeżeli jest też taka potrzeba, to wtedy iść za tą, za tą potrzebą. Natomiast ja chyba bym zawracał cały czas do budowania naprawdę tej relacji z figurą nauczyciela w sobie. To znaczy co ten nauczyciel we mnie chce? I naprawdę dać, mimo że inni może dokoła czasem nie słuchają, to samemu nawiązać relacje i słuchać tego, jakie są potrzeby, albo szukać właśnie bardzo dużo teraz pojawiło się takich relacji coachingowych koleżeńskich, że można nawiązać z kimś unię, zgrona i można naprawdę o sobie sobie nawzajem też mówić o tym. Są świetne narzędzia, chociażby takie narzędzie z NVC, Empatyczne Dwójki, gdzie można się naprawdę z kimś, z kim pracujemy, umówić na to, że pogadamy sobie o tym w jakichś ramach i może wtedy poszukać też dróg rozwoju. Ja czuję, że to jest takie uniwersalne przesłanie, że szukajmy w sobie ścieżek rozwoju, gotowości, momentów, momentom już dzisiaj padło, i takiej koleżeńskiej współpracy. Myślę, że nikt tak dobrze nie zrozumie nauczycielki, jak druga nauczycielka. Mhm. Mimo różnych tutaj też gwiazdek, które mi się wokół tego zaświeciły. Więc szukajcie, proszę szukajcie tak, żeby to była osoba, która chce Was wysłuchać, mhm. chce porozmawiać, dać informację zwrotną, być takim naturalnym, empatycznym wsparciem, nie tylko współczującym, że jest ciężko, a bywa. I tym, Maćku, zakończmy poszukiwaniem warsztatu pracy nauczyciela w samym sobie. Bardzo to zgodne ze mną, mimo że ja nauczycielką, taką szkolną, nie byłam, ale mam w sobie dużo nauczycielskości z względu na moje trenerskie i edukatorskie doświadczenia. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję bardzo. Scenariusz i prowadzenie: Kasia Pijanowska. Produkcja: Olażaczek Świstak. Wsparcie projektu i promocja: Bartosz Marzec. Realizacja: Grzegorz Leczkowski Studio pod Dębem. Podcast Pod powstaje w Centrum Edukacji Obywatelskiej. Właśnie prowadzimy rekrutację do bezpłatnych projektów dla nauczycieli i nauczycielek. Wejdź na coorg.pl programy i zapisz się już dziś. A jeśli zainteresował cię ten odcinek, wejdź na coorg.pl Ukośnik blog i przeczytaj artykuł o sztucznej inteligencji w szkole.